Siemano, z tej strony Darcio, witam w kolejnym filmie na moim kanale. Na samym wstępie zachęcam Cię do dodania subskrypcji, aby się przekopił kolejnych materiałów na moim kanale. Bez dalszego przedłużenia, lecimy z filmem. Dzisiaj, tak jak zapowiedziałem ostatnio, przyjrzymy się takiemu, można powiedzieć, bonusowemu tematowi, jakim jest oczywiście nowelka napisana przez Otaru Maijo pod tytułem George Joestar. Ogólnie postanowiłem pogrupować tę nowelkę bardziej na drugi part ze względu na postacie, jakie tam występują, czyli oczywiście m.in. tytułowego George'a. Sama opowieść, jak to nowelka, nie jest oczywiście kanoniczna, aczkolwiek samą ilustrację okładkową narysował sam Hirohiko Araki, także jest to jednak, myślę, dosyć unikalne dzieło. Ogólnie rysunki w tej nowelce nie są rysowane przez Arakiego, także nie będziemy tutaj mieli tego naszego kochanego art stylu, aczkolwiek nadal ciekawie jest zobaczyć dobrze znane nam postacie w zupełnie nowej wersji rysunkowej. Ogólnie, powiedzmy to już na samym wstępie, ta nowelka jest popierdolona i absolutnie nic nie zmieni mojego zdania. Sam koncept kompletnego pomieszania linii fabularnych na kilka różnych uniwersów praktycznie zawsze kończy się klapą i w tym przypadku nie mogło być inaczej po prostu. Pojawiają się tutaj postacie, uwaga, z partów od Phantom Blood aż po Steel Bar Run. Plus oczywiście autor nawiązuje do swoich poprzednich prac. Historia, jak już napomknąłem, dzieli się na kilka uniwersów, a raczej na dwa, z czego jedno możemy śmiało podpiąć jako to oryginalne z Battle Tendency. Może zacznijmy od tego bardziej bliższego kanonowi świata, w którym to śledzimy losy Lisy oraz oczywiście George'a Joestara II od ich najmłodszych lat. Mamy podany nawet dokładny czas trwania kampanii fabularnej, jakim są lata od 1900 roku do 1920, czyli jak łatwo można obliczyć 39 oraz 19 lat od wydarzeń z Battle Tendency. Głównie owe rozdziały opowiadają taką, można powiedzieć, biografię życia młodego George'a, od momentu poznania Elizabeth aż po sam ślub. Ogólnie całkiem spoko historyjka do poczytania sobie na spokojnie przed snem i na pewno nie lada gratka dla wiernego widza serii. Ale ludziska, ta opowieść jest tą bardziej przyziemną stroną nowelki George Joestar, ponieważ ta druga to jest czysty chaos. Na początku filmu zapomniałem dodać, że owa nowelka ma bardzo dziwny podział skakalności pomiędzy uniwersami. I na przykład rozdziały nieparzyste opowiadają tą spokojną historię życia młodego George'a. Natomiast rozdziały parzyste... O panie, to jest po prostu czysta destrukcja. Sama opowieść rozgrywa się w roku 2012 po około 36 resetach wszechświata, czyli owy świat możemy nazwać numerkiem 37. Historia zaczyna się dosyć niewinnie od poznania tytułowego nastolatka o imieniu George Joestar, który o dziwo nie jest biologicznym dzieckiem rodziny Joestarów, a bardziej przygarniętym. Pracuje on jako taki mały detektyw, który bada sprawę dziwnych i nieco niecodziennych wydarzeń, jakie miały miejsce w mieście Morio. Tutaj poznaje swojego towarzysza o imieniu Kato. Twierdzi on, że jest podróżnikiem międzywymiarowym i znalazł się tu właśnie przez nie. Ale nie przyzwyczajajcie się do tej postaci, bo ona i tak umiera praktycznie od razu od Yoshikage Kiry. W ogóle to, co tutaj się dzieje, to jest istna apokalipsa. Dosłownie mamy najazd postaci z innych partów. Nawet nie potrafię opisać, jak bardzo pojebaną historię udało mi się przeczytać. W pewnym momencie dosłownie na Morio najeżdża gang Paszione w celu odszukania Diavolo, a głównym antagonistą jest Kars, a dokładnie jego 37 różnych wersji. Ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że jednym z tych Karsów jest nasz oryginalny. Jego planem jest zdobycie siły ostatecznej, ale tym razem w formie, uwaga, standów. I co do standów, to są one po prostu tak wyjęte z czapy, że już pomijmy ten aspekt w ogóle. Ogólnie cały temat nowelki George'a to jest potencjał na co najmniej 3 kolejne filmy, także piszcie koniecznie w komentarzach, czy chcecie. Oczywiście wprowadza ona też swoje oryginalne mechaniki typu Beyond bądź Bounce. I to już naprawdę są spoko pomysły, bo widać, że autor przystosował się do opowieści, jaką opowiada. I doprawdy niesamowitym jest, jak dobrze mu to wychodzi. Na dzisiaj to by było tyle. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli tak, no to zachęcam was do wbicia na mojego Discorda. Widzimy się w kolejnych materiałach. Do następnego. Bye!